Okay, hello, my name is Wolfgang Voigt. I'm working for Labo as a sales and project manager. And I would like to talk a little bit with, based on my experience for turnkey projects. We face regularly, let's say, problems with customers. and I would like to discuss this a little bit with you. Okay. Okay. Wolfgang Voigt pracuje dla firmy Labo AG, która mieści się w Niemczech. Jest kierownikiem projektu i prowadzi kluczowe projekty dla dużych klientów korporacyjnych. The main topics of my speech are what changed the last 40 years. Just have a brief recap. What should you ask yourself if you're planning a new project, a refurbishment, a new theater? What should you consider? And what can companies like Labo, like we, do for you in this topic? A zatem prezentacja Wolfganga skupi się głównie na takich zagadnieniach jak co uległo zmianie, co zmieniło się w ciągu ostatnich 40 lat, jakie pytania powinniśmy sobie zadawać sami sobie, zanim podejmujemy decyzje dotyczące planowania instalacji czy zakupu urządzeń i jak w takim wypadku taka firma jak Labo może pomóc. This is a brief timeline. It's just Labo products, but it represents mainly the audio market the last 40 years. Let's say in the 70s we have really the last really big audio consoles. Then in the mid 80s until the 90s we changed to digital consoles, where new possibilities were possible. And let's say around 2010 everything went to network systems. We had IT, we wanted to use this. Everything is IT related, we had more software in the game, and video and audio is starting to merge together. Taki bardzo, bardzo migawkowy przegląd ostatnich 40 lat. Historia firmy zaczyna się w 1975 roku. Był to czas konstruowania, budowania ogromnych konsolet analogowych. W okolicach połowy lat 80. Labo rozpoczęło produkcję pierwszych konsolet, w których ścieżka sygnału była jeszcze analogowa, ale już cała obsługa konsolety, sterowanie było już cyfrowe. Od lat 90. Labo dostarcza cyfrowe konsolety. Kolejnym takim kamieniem milowym dla technologii używanych w tym zakresie urządzeń było wejście sieci po IP i to jest rzeczywiście znacząca zmiana w technologii, w urządzeniach, w ogóle w myśleniu o tego rodzaju urządzeniach. I w ostatnich czasach kolejna zmiana, czy kolejny dodatek zaczyna do tego wszystkiego dochodzić obok dźwięku jeszcze wizja. I teraz w tym całym zamieszaniu z usieciowionymi sygnałami mamy już do dyspozycji zarówno obraz, jak i dźwięk. So, what was the consequence out of it? We had the workflow of everybody changed dramatically. Let's say a sound engineer was a sound engineer, a journalist was a journalist, an art director was an art director. They had their jobs. Zmiany technologiczne również pociągają za sobą zmiany w charakterze pracy, sposobie pracy. O ile wcześniej były te funkcje bardzo ściśle rozdzielone, czyli inżynier dźwięku był inżynierem dźwięku, dziennikarz to był dziennikarz, a teraz wraz z rozwojem technologii i kumulacją wielu funkcji w poszczególnych urządzeniach ten sposób pracy, tryb pracy się gwałtownie zmienia. It changed rapidly, so everybody had to do a lot of more jobs than he had to do before. For instance, a sound engineer who was used to operate an analog console, he had to face a computer-controlled console. That was really frightening at the beginning. If you think about back Windows 95 or so, nobody wanted to work with these consoles. Journalists had to do everything. Art directors had to take care for contents and everything. Zmiany spowodowały, że o ile wcześniej właśnie jedna osoba wykonywała ściśle określoną funkcję, tak teraz na tym nagromadzeniu dostępności poprzez urządzenie do rozmaitych wersji czy oprogramowania, czy możliwości pracy, ta ilość zajmowanych stanowisk jak gdyby przez jedną osobę się gwałtownie zwiększa.
So simple analog mixing consoles or mixing systems, they changed to complex computer-based digital consoles. We had software to edit your audio. We had touch screens. We have possibility now to prepare offline your production at home, for instance. If you have the right software and the right product, then you can do this. You have to feed vectors like iPads, people, the way to consume the content has completely changed. Począwszy od właśnie zwykłej analogowej konsolety, która była sama w sobie skończonym urządzeniem, mamy w tej chwili już nie urządzenia, a systemy oparte w całości o oprogramowanie, które zawierają w sobie komputery, zawierają w sobie poprzez urządzenia pracujące w przestrzeni wirtualnej kompletne wyposażenie konsolety, ale również edycji, programowania, przygotowania, wręcz przygotowania całej produkcji w domu. So, in the past we had a fader, there was a source allocated and or a destination. Now we have a DSP. This is just a kind of virtualization of your inputs and outputs. To wcześniej było, można to zilustrować w ten sposób, że kiedyś realizator siedział przed mikserem, w którym miał suwak, miał jakiś wzmacniacz, a w tej chwili nie ma tego już nigdy. To już nie jest absolutnie to samo. W tej chwili, mimo że suwak fizycznie istnieje, ale tak naprawdę jest to cały potężny procesor, który chowa się pod płaszczykiem tylko prostego interfejsu mechanicznego. We had point-to-point connections in the past. Now we have networks. We have IT networks that we use to transport our audio. It's very It's we. Yeah, that's us. In cloud. It's in the cloud. Yes, that's us in the cloud. Everybody's talking about the cloud. Even we are clouding audio and video today. I o ile wcześniej połączenia, które realizowaliśmy w takich systemach, były połączeniami punkt do punktu, tak teraz wszystko to przekładamy do chmury. W tej chmurze mamy dostępne i audio, i wideo. We had, this is now a Lavo product network. It doesn't matter, it can be different brands, mixed, everything. Just to show the way how we connected this complex network, it's just MADI connections or AES digital connections or analog connections lines. To jest jak wyglądał do niedawna cały układ urządzeń czy przepływ sygnału w obiektach. Gdzie mieliśmy mikser w sali koncertowej, mieliśmy jakiś router, mieliśmy dodatkowe miksery pomocnicze, stageboxy. Wszystko to było między sobą połączone wprost transmisją sygnałów, oczywiście w formatach dopuszczalnych, które pozwalały nam posługiwać się transmisją typu komputerowego, czyli poprzez sieć bądź światłowodowo, ale była to jednak transmisja sygnałów wprost między urządzeniami. So the next step would be to take the network that's everywhere available now, because IT became more reliable, it's trustable, it works, it's fast enough. So now is the step to bring all the audio and video to an IP network. Of course, we have these two main protocols. This is Ravenna and AES67. This is, let's say, the IP protocol where we transport audio and video. This is a protocol that everybody will talk in the future. To jest mniej więcej koncept, czy tak jak wygląda współczesna instalacja, czyli nie ma już połączeń punkt do punktu, natomiast wszystko łączymy poprzez sieć. To tak naprawdę teraz te sieci są wystarczająco szybkie i wydajne, żeby można było tego rodzaju połączenia efektywnie wykorzystywać. Oczywiście tak, żeby to wszystko mogło działać, jest nam potrzebny odpowiedni protokół transmisji. I to jest jakby tutaj sedno tej sprawy. Używany jest protokół Ravenna, który jest zgodny, i to jest bardzo istotna rzecz, z protokołem AES67. Co to oznacza w praktyce dla użytkownika? A mianowicie to, że jeżeli w ten sposób zaprojektuje się sieć w teatrze, w filharmonii, w jakimkolwiek tego rodzaju obiekcie, stanowiąc przyłącza na przykład dla wozów transmisyjnych, może przejść dowolny wóz transmisyjny, obojętnie z jakiej telewizji, i na pewno do nas się przyłączy i może wziąć całą transmisję na żywo, bezpośrednio dla celów
broadcastowych. The big advantage, can you go one back? The big advantage of this topology is that you have an IT network probably, or if you don't have one, then it's clever to plan a reasonable network. You're incredibly flexible then. You can move your equipment around the building. You don't have to rig new cables. You just can plug IP cables into the wall box. And it saves you a lot of money. It's not just installation money. It's rigging money you save, because most of the companies or our customers, they don't want to hire more people. So and people have to do, as I said in the beginning, have to do more and more different works or jobs to do, so you can make their life easier and save money at the same time. Dodatkową zaletą tego rodzaju rozwiązań jest to, że urządzenia nie są przywiązane do żadnych stałych punktów instalacji. Wystarczy wykorzystać istniejącą w budynku sieć bądź poprowadzić ją, co jest znacząco tańsze niż zakładanie transmisji z tradycyjnych sygnałów. I urządzenia możemy przypinać w dowolnych punktach, tam gdzie po prostu jest to w danym momencie potrzebne. So. And Lavo, excuse me. And Lavo is one of the, let's say, of the key players at the, for this technology. You know, we really made the decision 2 years ago or 4 years ago now to really push this Ravenna and to go forward because we believe this is the right technology. This picture shows you a football application, but it could be a theater also. It doesn't matter. You have in the middle, you have this IP network where you just connect everything, and then when I say you connect everything, you can really connect everything to this network. You connect audio, you connect video, you connect your office world also. It's just a question of the right management of this network. To jest przykładowy obraz aplikacji dla obiektu. Tu akurat jest wpisany jakiś obiekt sportowy, gdzie mamy arenę sportową ze skraja po lewej stronie obrazu, ale mógłby być to zarówno teatr, filharmonia, dowolny obiekt. Wszystko, co znajduje się w tym obiekcie związane z mediami, może być spięte w sieć i następnie łączami sieciowymi wysłane na zewnątrz, gdzie możemy przyłączać na przykład właśnie wozy transmisyjne, czy robić generalnie wysyłkę tego wszystkiego, co dzieje się w obiekcie w dowolny sposób, czy to będzie wysyłka do internetu, czy do wozu transmisyjnego, obojętnie. Co włączamy? Wszystko, co chcemy. Czyli może być to wideo, może być to audio, mogą być to interkomy, wszelkiego rodzaju systemy łączności wewnętrznej. Wszystko to, co nam jest w danym momencie potrzebne i czym chcemy w ten sposób zarządzać. This is just another application for remote applications. This is used very often in the sports world. That you really save time and money to have the studio in the studio and to just bring cameras and microphones to the stage, just for the technology. To był przykład, gdzie tego rodzaju zastosowania dla rozległych obiektów, i to już tak akurat są typowo obiekty sportowe, gdzie możemy się dodatkowo posługiwać jeszcze transmisją też bezprzewodową i całą zawartość wysłać bez konieczności kładzenia czy światłowodów, czy przewodów na czasową instalację dla jednego eventu. So this is the technology which provides, and now if you think about new projects, if you building buildings, you should think 5 years ahead, you know, because you never know where the road goes to. It's definitely it will be IP. More and more and more it will be IP. We will lose analog cables, let's say, to a minimum in the future. To, co jest istotne, to są te pytania, o których wspominaliśmy na początku, które trzeba sobie zadać, jeżeli się planuje cokolwiek robić w swoim obiekcie, czyli jakich struktur spodziewamy się w przyszłości i jak powinna wyglądać odpowiadająca im struktura sieciowa. Ponad wszelką wątpliwość należy się liczyć z tym, że wszelkiego rodzaju transmisje analogowe będą w zaniku. One po prostu w obiektach wszelkich użyteczności publicznej będą po prostu zanikać. W związku z tym należy z góry zakładać, że musimy się orientować na sieci.
So you should definitely think about what structures will we have in the future. Do we have an IT infrastructure already present, or do we have to plan one, a reasonable one? How flexible do we have in the future? Do we need to have a networked systems like these Lavo consoles that can be networked, or does it have to be just a single console to do your production? Which level of redundancy? This is a very important topic, because I face it almost every time. They spend a lot of money for the consoles and for the console systems, and if it comes to redundancy, then they want to save money. And you have to be aware, you just have one chance. For instance, if you have a live production and it's I don't know, this remote live orchestra productions, if your system breaks, you have a problem, you know. And there we believe it's the wrong way to save money. So, czyli obok tego, jakich struktur musimy się spodziewać w przyszłości, musimy też umieć przewidzieć czy założyć, na ile elastyczny będzie nasz system, na ile będziemy chcieli wymagać od niego elastyczności. Czyli czy decydujemy się na rozwiązania, które są absolutnie skończonymi elementami, czyli raz przyporządkowane urządzenia do określonych miejsc, czy też jednak w perspektywie 2, 4, 5 lat chcielibyśmy uzyskać jednak to, że te urządzenia stają się mobilne. Możemy je przerzucać w te punkty obiektów, których nasza wizja podpowiada nam, że powinniśmy w danym momencie coś zrobić. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest poziom nadmiarowości, czyli tak zwanej redundancji. To jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że szczególnie przy wszelkiego rodzaju produkcjach na żywo, nawet retransmitowanych, ale dla publiczności, która siedzi sobie wygodnie na widowni, wszelkiego rodzaju utrata transmisji czy przerwy wywołane techniką są jednak niemiłe. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje nawet w czasie naszej prezentacji, jeżeli coś zawodzi. Co innego jest, jeżeli mam stałą instalację dla obiektu, który jest w pewnym sensie przewidywalny w zakresie swojego działania, i ta nadmiarowość często jest naprawdę bardzo istotnym zagadnieniem. Musi być starannie przemyślana, nie robi się tego absolutnie bezmyślnie, dlatego że jest to również, często może być to kosztowna część systemu, ale powinno być dla niej jakieś miejsce, szczególnie właśnie w wszystkich live'owych produkcjach. No i kolejne pytanie to, jakiej jakości dźwięku chcemy oczekiwać od naszego systemu? To jest również bardzo istotne pytanie. Następnie, czy musimy zmieniać, czy tylko możemy zaadoptować tryb pracy, czy musimy coś przewidzieć dodatkowego, dodatkowe rozwiązania, szkolenia, to są bardzo istotne sprawy. I umowy serwisowe, to jest też niezwykle istotna rzecz. W miarę jak puchną te wszystkie systemy, narasta ich ilość, rośnie stopień skomplikowania, jest rzeczą bardzo istotną, żebyśmy mieli kogoś, to będzie w stanie rzeczywiście to w sposób ciągły przeglądać, serwisować i usuwać jakieś drobne niedoskonałości, usterki, czy wręcz korygować konfigurację. So I just recap. Yeah, I know that you. So just sound quality, just for me, just a small remark, because there are really brilliant sounding consoles in the market. One of us is there, and there are really not so good sounding consoles in the market. So you have to think. Sometimes it's not necessary to have a high class console to save money. But this is just things to consider. And service. Who will service your systems in the future? Because this is it's so complex. These systems are complex. So it merges from former audio guys to IT guys. And this is a gray zone. It's not a hard line anymore. Tak, więc jeszcze wracając na chwilę do jakości dźwięku. No rzeczywiście rozpiętość. Przyjęło się niestety, że słowo cyfrowe jest słowem wytrychem, które załatwia właśnie wszystkie sprawy związane z jakością. Niestety tak nie jest. Rozpiętość jakości w urządzeniach cyfrowych jest taka sama jak gongi w analogowych. Nie jest to tak, że jeżeli coś jest cyfrowe, to sprawa już jest załatwiona. A zatem jest to poważne pytanie, jakiej jakości chcemy się spodziewać, musimy dobrze wybrać, żeby nie być narażonym na to, że postawimy system, który po prostu będzie miał paskudne wręcz brzmienie. A sprawa na temat serwisu to jest jeszcze jedna rzecz, o której też warto wspomnieć, że jednak wciąż na rynku mamy te sfery styku między
tymi ludźmi, którzy przywykli pracować w analogu i tymi, którzy już przenieśli się z przeproszeniem do domeny cyfrowej. Powstaje tutaj pewna taka strefa cienia, strefa szarości, gdzie rzeczywiście może być to bardzo poważny problem, jeżeli te wszystkie wybory zostaną dokonane źle, to możemy potem mieć gigantyczne problemy z obsługą serwisową. Okay. So Lavo is not just a company who's building brilliant console systems. We are a technology company. As I mentioned before, we are a key player in the Ravenna world, in the IP world. So we do every year we bring out new things like this Ambit software thing. This is a function where you can produce in stereo and upmix it to 5.1, and it sounds brilliant. It sounds brilliant. Tak jak Wolfgang powiedział, Lavo nie jest firmą, która produkuje jedynie konsolety. To jest firma bardzo ściśle technologiczna, która opracowuje też całe systemy oraz często podstawy technologiczne dla dalszego rozwoju branży. Tak jak właśnie te wszystkie protokoły oparte o IP i ich podstawy, co zostały opracowane przez spółkę córkę Lavo. Tak samo rzecz wdrożona jako upgrade konsolet. Cyfrowych konsolet, przy czym upgrade'y Lavo są dożywotnio za darmo. Takim upgrade'em jest procesowanie o nazwie Ambit, to jest procesowanie sygnału, który pozwala nam ze zwykłego sygnału stereofonicznego rozłożyć sygnał na sygnał przestrzenny 5.1 lub 7.1 ze znakomitą jakością. You said that it's in the update, right? Nie. Okay. Okay. Another thing is 3D panning. We showed it at last year at IBC, and it's just a virtual 3D panning of all. You can place your channels wherever you like to have them, or your sound sources, let's say. Również jako taką nową technologię w zeszłym roku na IBC Lavo pokazywało panoramowanie w 3D, które pozwala nam lokalizować czy umieszczać źródła dźwięku dowolnie w przestrzeni, zgodnie z wolą realizatora. To przy niektórych realizacjach jest bardzo ciekawe i przydatne. And one of the examples is that we have really a tremendous microphone cord. It reaches the physical limits. It's really at the limits. It has an extremely good sound. And it's galvanic isolated, but not with a transformer. It's on the digital side. We make the galvanic cut there. I to ostatnie dziecko Lavo jest to najnowszy przedwzmacniacz mikrofonowy. Dla każdego miksera, obojętnie jakim by nie był analogowy czy cyfrowy, podstawą działania tego urządzenia jest przedwzmacniacz mikrofonowy. To jest to miejsce, do którego wkłada się przewód łączący mikser z mikrofonem i do którego wchodzi sygnał bezpośrednio właśnie z mikrofonu. Jest to najbardziej odpowiedzialna część miksera, która przede wszystkim świadczy o tym, jak to urządzenie będzie brzmiało, jaki dźwięk będziemy dostawali na wyjściu. W tej chwili opracowane urządzenie praktycznie rzecz biorąc opiera się o fizyczne ograniczenia, fizykalne ograniczenia. Ma znakomitą jakość dźwięku i co więcej jest galwanicznie izolowane, ale nie za pośrednictwem transformatorów, bowiem jakość, którą w tej chwili osiągamy na tym poziomie cyfrowym już wskazuje, że jakość transformatorów, choćby były wspaniałe, już jest po prostu za słaba. Ta izolacja galwaniczna już jest zrobiona w domenie cyfrowej. Okay. So what let's say makes Lavo a little bit outstanding to competitors? We do everything in-house, so we have control over everything. We do the hardware, we develop the hardware and software in-house. We do the frames, we do the cabling, we do simply the whole production chain is made in-house. To, co wyróżnia firmę na współczesnych rynkach, jest to, że cały produkt powstaje w jednej fabryce. Oczywiście nie układy scalone i rezystory, bo to oczywiście nie, ale cały produkt, począwszy od jego konstrukcyjnych elementów mechanicznych, poprzez płyty wzmacniające, płyty, obwody drukowane, montaż automatyczny, ręczny, okablowanie, wszystko jest robione w jednej fabryce w Rastatt na pograniczu francusko-niemieckim. And of course service and support, consulting and engineering. This is consulting, for instance, is my business field. I help the customers to find the right solution. We do installation supervision if you ask us to. We do training. We have this Lavo Academy where we do workshops, not just product trainings, we do workshops also. And we provide spare parts
over 10 years, or if we have a console now, this is 20 years old, we still have spare parts, or we still repair it. And software upgrades is really a big plus for us, that you get new functions just with a software upgrade. Firma prowadzi sprawy doradcze, rozwojowe. To, co bardzo ważne, każdy produkt, który opuszcza firmę, musi mieć specjalne testy zakładowe i odbiory komisyjne. Prowadzą również instalacje, nadzory, wszystkie sprawy związane z treningiem, ze szkoleniami, zarówno strony od strony technicznej, jak i realizacyjnej. Całe utrzymanie, serwis, naprawy, to wszystko jest prowadzone przez LAVO, czyli generalnie tutaj klient nigdy nie pozostaje sam z produktem. To jest bardzo istotna rzecz. So some we are overdue. Just some slides of live theaters and projects we did. We recently did. This is open air at Bodensee in Bregenz. It's a really famous application or a really famous show, a live theater. There's a lot of monitorings on the stage. It's very difficult to mix and to install everything. To nie wiem, czy Państwo poznajecie, to była scena z festiwalu na scenie pływającej w Bregenz na Jeziorze Bodeńskim. Jest to jedna z najbardziej znanych imprez o światowym zasięgu. To są festiwale muzyki operowej. And next, this is a theater in Munich. This is an MC66. Teatr w Monachium na Gärtnerplatz. Then this is Regensburger Schlossfestspiele. This is a live, quite a complex live application also. To jest bardzo ciekawy festiwal, który odbywa się w Regensburgu, w Pałacu Książęcym. Jest to bardzo złożona historia, dlatego że ogromne widowiska operowe odbywają się na placu ograniczonym z czterech stron budynkami. To jest takie dość taka ciekawostka. Zurich Opera House. This is a small opera, but with an MC66. Opera w Zurychu. Mm-hmm. And this was in a cave, a live gig. The special thing was it was a lot of in-ear monitoring that they had to provide. It was about 40 or 50 in-ear monitorings. That was quite a complex application. And why did they choose the LAVO consoles? It's always the same answer if I ask them. It's the flexibility of the product. It's the reliability because it's really a safe system, and the support they get from us because we never let you hang, you know, with your problems. We never let you alone. If there is a problem, we catch a plane and come and solve the problem for you. To jest bardzo ciekawa aplikacja, koncert, który odbywał się w jaskini. Co było akurat ciekawym wyzwaniem technicznym, to około 40 czy 50 dousznych monitorów, które były używane i wszystkie były obsługiwane z jednej konsolety. So. And we produce the Innovation console also. So we have here a UNESCO concert nomination where the Eclipse was used. W linii produktów LAVO również się znajdują konsolety Eclipse, które mamy tam z tyłu na stanowisku frontowym naszym dzisiejszym. And the Cité Sions was an Eclipse also. And Opera Comique. Okay. So, and a grand ballroom in Jakarta. That's Innovation console also. So, and of course we have expertise in big sport events. If you look at this, there we had really a lot of console, big, small consoles, Network, Nova 73, router systems, and at the position where it hurts, you know, where it's important that the IBC, it was always important that that the customers could rely or count on a reliable network. Obok takich aplikacji typowo teatralnych czy live'owych, bardzo dużo rzeczy robi LAVO dla tych największych wydarzeń, takich, które są transmitowane na żywo na świecie, ze względu na niesłychaną wiarygodność urządzeń. Są wybierane po prostu bezwzględnie jako podstawowe urządzenia obsługujące te wielkie wydarzenia. Jako podstawowe to oznacza, że sygnały z obiektu bezpośrednio schodzą do konsolet LAVO. Dopiero z LAVO są dystrybuowane dla wszystkich innych odbiorców. Czyli ten pierwszy punkt
poboru sygnału, ten najbardziej odpowiedzialny, na którym wiszą wszyscy, jest obsługiwany rutynowo przez LAVO. Okay. There was a customer, he made a test during this event, he did a 22.2 production. So it's quite a surround or a multi-channel project. They were quite happy with it. It sounded brilliant. So. To jest akurat było zdjęcie stanowiska japońskiej telewizji, która w trakcie transmisji zimowych igrzysk prowadziła eksperymentalny program z dźwiękiem w 22 kanałach pełnopasmowych i dwóch subniskotonowych. And the next is a big German provider, broadcaster. They rely on our console also. So that's an MC90. That's the Rolls-Royce of our product. So let's say. To jest taki migawkowy przegląd. Kończy się tutaj zdjęcie z reżyserki pierwszej i drugiej telewizji państwowej niemieckiej, akurat z tak zwanym okrętem flagowym firmy, czyli konsoletą MC90. To ma największe pole robocze, jakie firma kiedykolwiek zbudowała. Okay, and this is a network, how it looks, you know, we have different sources, different destinations, everything has to go together in the central point and be routed and distributed again on different channels, vectors, satellite, cable, radio, TV, everything. No, to jest takie krótkie, schematyczne przedstawienie tego, jak to funkcjonuje, w jaki sposób ten sygnał schodzi do LAVO, jak jest dystrybuowany na zewnątrz. Okay, the next one is just to show how we interact with different brands, with VSM, for instance. This is this router software. Now we are finished. Router software and other products, of course, because we have standard interfaces also, so we can interact with everybody. Co jest istotne, to, że tego rodzaju urządzenia muszą być zdolne do współpracy z urządzeniami innych producentów, innych marek. To jest warunek podstawowy do funkcjonowania na rynku i to oczywiście też tutaj firma zapewnia właściwe interfejsy i zgodność. So, thank you very much.